Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy trzydniowy obchód tajemnicy paschalnej, męki, śmierci i zmartwychwstania Boga Człowieka Jezusa Chrystusa. Pascha oznacza przejście. Przejście Anioła Pańskiego, opisane w Starym Testamencie, który oszczędził synów Izraela, a ukarał wszystko, co było pierworodne w Egipcie. Kara ta zmusiła Faraona do wypuszczenia ludu wybranego z ziemi egipskiej. Było to przejście z niewoli do wolności, z nieprzyjaźni z Bogiem do stanu odnowionej przez przymierze przyjaźni. Na stołach izraelskich spoczywał baranek zabity na ofiarę. Jego krwią skrapiano odrzwia na znak pojednania. Naród wybrany spożywał ucztę paschalną w postawie gotowości do podróży, stojąc z laską wędrowca w ręku. Jedli chleb niekwaszony, to znaczy bez zaczynu, i pili gorzkie zioła na znak goryczy niewoli. Dzisiejszy wielkoczwartkowy wieczór to kontynuacja starotestamentalnej uczty paschalnej, którą Chrystus wzbogacił w wieczerniku o nowe treści. Jezus zostaje określony przez Jana Chrzciciela jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zbawiciel przyszedł, aby ofiarować się za nas, aby pojednać nas ze swoim Ojcem. On zniweczył zgubną władzę szatana nad światem. Nowy Izrael, lud Boży, a więc my wszyscy, porzucamy niewolę grzechu, nie dla jakiejś innej nowej ziemi, ale dla Królestwa Bożego, którego władcą jest sam Bóg. Te treści przewodzą dzisiaj w liturgii w trzech motywach: w ustanowieniu Eucharystii, w uświęceniu wybranych przez sakrament kapłaństwa, wezwaniu do prawdziwej miłości, popartym sceną umycia nóg uczniom. Gromadząc się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana, jak uczniowie na ostatniej wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje ciało i krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Starajmy się, aby udział w tej ofierze nowego i wiecznego baranka obdarzył nas mocą, siłą i łaską na przejście z królestwa ciemności do królestwa Syna Bożego. Dlatego w postawie radosnej wdzięczności bierzmy udział we mszy świętej i przyjmijmy komunię świętą. Niech nasze domy przypominają wieczernik, w którym Chrystus modlił się za uczniów, służył im i okazał największą miłość.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Z Duchem Twoim. Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem. Każdy z nas dzisiaj przeżywa radość tego wybrania w mszy wieczerzy Pańskiej. To nie tylko ustanowienie Eucharystii, też kapłaństwa służebnego, ale każdy z nas na chrzcie świętym otrzymał godność kapłańską. Każdy z nas jest powołany do jak najpiękniejszego życia w bliskości, przyjaźni z Jezusem. Każdy z was ma dzisiaj swoje święto. Serdecznie witam w naszej wspólnocie kapłanów. Jest z nami ksiądz Andrzej, który przez wiele lat pracował w Niemczech. Jest z nami ksiądz Zbigniew, który na co dzień pracuje w Kazachstanie. Jest ojciec ksiądz Piotr, który posługuje wspólnotą, jest też katechistą czy kapłanem wędrownym. Serdecznie witam w naszej wspólnocie ojca Mariana, który będzie modlił się też za świętej pamięci Marię Kupras w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Pozdrawiamy księdza Grzegorza, który łączy się z nami w transmisji online ze względu na niedawno przebytą operację. Ja tą najświętszą ofiarę składam, modląc się za was, dziękując Bogu za wspólnotę Kościoła Rektoralnego pod wezwaniem świętego Piotra, za wszystkich, którzy tu służą, którzy tu posługują, ale też którzy przychodzą tu się modlić. By nasza ofiara spodobała się Bogu, oczyśćmy teraz nasze serca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz rzeki świata,
przyjm błaganie nasze, któryś siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Z przodu jest jeszcze jedna wolna, duża ławka. Można podejść. Czytanie z Księgi Wyjścia mówi o Bożym nakazie obchodzenia Paschy, o nakazie odnośnie spożywania wieczerzy. Ofiara baranka paschalnego przynosi obronę przed gniewem Boga. Ma być powtarzana co roku na pamiątkę odnowy przyjaźni z Bogiem i wyjścia z Egiptu, kraju niewoli. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w których będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby pszaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów,
w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia, na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. Oto Słowo Boże. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Przy stole ostatniej wieczerzy sam Jezus stał się prawdziwym barankiem, za nas ofiarowanym i danym nam na pożywienie w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Pamiętajmy o tym, że przy ołtarzu spełnia Chrystus to samo, co uczynił dla nas w Wieczerniku i na Kalwarii. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak ja was umiłowałem. Chwała Tobie, Królu wieków. Chrystus poprzez znak umycia nóg daje nam przykład prawdziwej miłości i pokory. Tak mamy czynić i my. Mamy okazywać sobie miłość i wzajemnie sobie służyć. Uczmy się więc takiej postawy, abyśmy mieli udział w wielkiej miłości Chrystusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty i wziąwszy prześcieradło, nim się przepasam. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli ci nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wydał. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Zaczęliśmy ten cudowny czas Triduum Paschalnego tą liturgią Wieczerzy Pańskiej, Wieczerzy Paschy Pańskiej. I to jest liturgia pełna nadziei i też liturgia wolności. Każda liturgia Kościoła, czyli Chrystusa, który jest Jego ciałem, Chrystusa jako głowy i Kościoła jako ciała, jest liturgią wolności. I dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by poddać się tej wolności, tej mocy wolności, którą przynosi nam ta liturgia, którą przynosi nam Chrystus. Gdy Bóg się objawia jako ten, który rozprasza potężnych i wysiłki, zamysły potężnych
jak śpiewa Maryja, Magnifikat, i wyzwala ubogich. Dzisiaj, jeśli ktoś z nas jest ubogi, dzisiaj jest rzeczywiście jego dzień, bo Bóg ustanowił ten wieczór dla ubogich, by ich wyprowadzić z każdej niewoli. I jest takim czymś zaskakującym, że Bóg to wyzwolenie związał z ucztą. Słyszymy, że ta pamiątka, o której, że ta zikaron po hebrajsku, czyli to uobecnienie, które ma Izrael dokonywać każdego roku, że ono jest związane z ucztą. Ta uczta, która się składa z konkretnych potraw. Dzisiaj Bóg nas zaprasza, w ogóle ta liturgia zaprasza nas do tego, żebyśmy zasiedli z Chrystusem przy stole sederowym, przy stole paschalnym. Bo wiemy doskonale, że to, co dzisiaj przeżywamy, Jezus przeżył ze swoimi uczniami w sposób bezkrwawy. I później, to był w czwartek, i później w piątek, dzień przygotowania do szabatu, oddał życie już w swojej krwi i w swoim ciele. Wypełnił to Paschę. I jesteśmy zaproszeni, by zasiąść przy tym stole, przy którym są różne potrawy. Potrawy gorzkie, potrawy też, które oznaczają niewolę, i potrawy, które oznaczają wolność. Na przykład gorzkie zioła. My możemy sobie, czasami się zastanawiamy, dlaczego na śniadaniu wielkanocnym jest chrzan. Właśnie on przypomina te gorzkie zioła, gorzkość niewoli, w której tkwił Izrael. I możemy sobie wziąć taką kolbę chrzanu i zjeść, i wtedy poczujemy tą gorzkość. Później były też krople słonej wody, które też oznaczały to niewolę, w której oni tkwili. Był charoset taki brunatny, przypominający cegłę sos. Cegła była znakiem udręczenia dla tego narodu. Ale też było wino, cztery kielichy wina. Była uczta obfita w winie, do tego stopnia, że dzisiaj Żydzi nie zawsze używają wina, bo boję się upić. Cztery kielichy wina to nie jest tak mało. Używają soku czasami, ale w tamtych czasach Chrystusa to było wino. I w jaki sposób spożywano tę ucztę? Wyciągnięci, należąco, podpierając się łokciem, i w tej ręce, podpartą łokciem, trzymano wino. Dlaczego? Dlatego, że naród Izraela, znak takiego wyciągnięcia, znak takiej postawy, to jest znak wolności. Naród Izraela, który wyszedł z Egiptu, jest narodem wolnym. Wolnym. Bóg nie robi przymierza z niewolnikami, ale z ludźmi wolnymi. Ludźmi wolnymi. On tę wolność inicjuje. Wolność jest darem, która płynie od Boga. Potężnym ramieniem on tą wolność egzekwuje, niszcząc Faraona, niszcząc grzech człowieka. I dlatego oni pili, i nie tylko, ale nie nalewali sobie sami, ale drugi nalewał, bo jest też znak królewskości. Ksiądz rektor mówi na początku, my jesteśmy narodem królewskim, oczywiście. Nie jesteśmy ludem, który jest skazany na niewolę, ale do wolności wyprowadził nas Chrystus. I to jest liturgia wolności. Idziemy i ta liturgia nas prowadzi, i to całe triduum zakończone Paschą, do tego, żebyśmy wyszli na wolność. Wyszli na wolność, bo jest te potrawy są przetykane haggadą, tym ogłaszaniem dzieł Boga. Ale dlaczego? Bo jest pytanie zawsze, dlaczego Bóg zawarł to opowiadanie w formie uczty? W formie uczty. Zresztą to jest forma też, to jest też zapowiedź tego, czego nas czeka w niebie. W niebie nas czeka uczta, gdzie sam Chrystus będzie nam służył, jak mówi Ewangelia. Dlatego, że uczta jest związana ze świeżością. Potrawy się je wtedy, gdy są świeże. Chleb jesz wtedy, gdy jest świeży.
baranek paschalny był jeden z fundamentów na uczcie paschalnej. Nie możesz jeść po miesiącu, bo się zepsuje. Musisz jeść go świeżego. Tak samo chleby, tak dalej. Chleb przaśny, który tam był. Baranek. Chleb, który nie miał czasu się sfermentować, nie miał czasu, żeby urosnąć. To jest też pewna figura tego, że wszystko robili w pośpiechu. Że wyzwolenie, które Bóg daje, pewien moment, brama się otwiera i woła cię, idziesz z to karawano, idziesz, ale ja jestem nieprzygotowany, kanapek nie zrobiłem, nie? Idziesz, kairos mija. Ta liturgia jest tym wezwaniem. Zobaczcie, zawsze słowo i liturgia nas stawia przed wyborem. Idziesz czy nie za Panem? Poddasz się tej sile, potędze Jego ramienia, żeby cię wyprowadzić z każdej niewoli? Dlatego, że ta świeżość też mówi o tym, że my mamy różne doświadczenia Pana Boga w naszym życiu, Jego interwencji, Jego zbawienia i tak dalej. Dzięki Bogu, daj Bóg, że mamy, dlatego tu jesteśmy. Ale ta świeżość oznacza, że tu nie chodzi o to, co ci 10 lat temu zrobił, ale o to, że dzisiaj cię woła do wyrwania cię z dzisiejszej niewoli. To słowo i ta liturgia stawia cię przed tym, w jakiej ty dzisiaj jesteś teraz niewoli. Czy poddasz się, żeby cię teraz Bóg wyrwał? Czy zostaniesz z Egipcjanami? Dlatego zobaczcie, że to słowo, ono jest pełne takiej zachęty. Tej zachęty, o której mówi Ozeasz, gdy mówi, wyprowadziłem moją oblubienicę na pustynię. Zawsze relacja Boga do swojego narodu jest relacją oblubieńczą. My jesteśmy, dusza nasza ma rodzaj żeński, jest oblubienica. A oblubieniec jest Chrystus, jest Bóg. I On wyprowadziłem moją oblubienicę na pustynię, żeby mówić do jej serca, żeby ją przywabić, przynęcić, żeby ona skosztowała słodyczy ziemi obiecanej, wolności, żeby się nie przyzwyczaiła do niewoli, ale skosztowała, zapragnęła żyć w tym wymiarze dziecka Bożego, które jest wolne. Nie do niewoli. Święty Paweł mówi bardzo wyraźnie, nie obdarzył Bóg nas duchem niewolników, żebyśmy żyli w strachu, ale obdarzył nas duchem dzieci Bożych. I ta liturgia nas do tego prowadzi, do tego nas woła. Tymi potrawami, tą haggadą, tym opowiadaniem. Rzeczywiście jest pełna dynamizmu. Działanie Boga jest pełne dynamizmu. To nic statycznego. Jest kłamstwem widzenie Boga takiego, gdy siedzi sobie gdzieś tam w niebie. Ty się tu męczysz swoimi dziećmi, swoją rodziną, swoją pracą, a on sobie tam siedzi, się przygląda. Nie. Bóg patrzył i rzeczywiście mówi, mam dosyć patrzeć na mój lud, który cierpi, małżeństwa w kryzysie, dzieci zabijane, faraon ich niszczy, zabija. Mam dosyć. Już się napatrzyłem. Zejdę i wyprowadzę go potężnym ramieniem. I ta liturgia dzisiaj ogłasza to. Bo tym, który zszedł, by wyprowadzić, jest nowy Mojżesz, jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który pokazuje, ta Ewangelia pokazuje, i drugie czytanie też, że ceną tego, że my jesteśmy wolni, co jest? Jest krew Chrystusa, jest Jego życie. To jest cena Twojej wolności, że ja i Ty możemy być wolni. Wolni do miłości, wolni do przebaczenia, wolni do radości, wolni do pokoju. Że to jest ta cena, którą Chrystus zapłacił. Dlatego pamiętamy, jak wziął chleb, mówił, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Już to nie jest chleb udręczenia, ten znak niewoli egipskiej. To jest znak niewoli o wiele głębszej. Niewoli grzechu, niewoli tego, że ja jestem samotny, że zniszczyłem sobie światło, że odłączyłem się od Boga, że teraz cierpię jak pies. To jest ten znak niewoli o wiele głębszej, niewoli grzechu, nie ma większej niewoli. Dlatego Jezus do paralityka nie mówi teraz sobie w
wstań, weź swoje łoże i idź, ale mówi, twoje grzechy są odpuszczone. Bo to jest największy problem tego paralityka. Nie to, że on jest paraliżowany, bo jego paraliż płynie z serca. Serca. Cóż z tego, że w małżeństwie wszyscy są wysportowani, uprawiają jogging i tak dalej. Ale jak tam jest serce umarłe i w domu się czuje chłód. Dlatego Chrystus przychodzi, by dać swoje życie i swoją krew jako cenę naszej wolności. I Ewangelia dzisiejsza pokazuje, w jakim duchu On wyzwala. W duchu służenia nam całym sercem, całkowicie. W postawie niewolnika, stając się niewolnikiem. Bo ta funkcja umycia nóg należała, zresztą w sederze paschalnym Żydów jest umycie rąk, a nie nóg. Ale ta funkcja należała do najmniejszego, do dziecka, do niewolnika. Niewolnika. Oni jak leżeli wokół stołu, to w środku z czwartej strony, z trzech stron leżeli, było miejsce wolne, żeby służba przychodzili, nalewali wino, obsługiwali. I wtedy Jezus, słyszymy w Ewangelii doskonale, wstaje, zdejmuje szaty i przepasuje się, staje się jak niewolnik i zaczyna obmywać nogi. I to jest ta jego odpowiedź na kłótnię, która była między apostołami. I oni w pewnym momencie się kłócili i mówili, kto jest pierwszy, kto będzie ministrem spraw zagranicznych albo wewnętrznych i tak dalej. Po prawej lub po lewej stronie, kto siądzie. I wtedy Jezus, On ich uczy, owszem, ale nie słowami też, ale to, jak On ich uczy, co to znaczy królować królestwie Jego, to pokazał w tym geście. To pokazał w tym geście, że wziął misę i zaczął umywać nogi swoim wrogom. Judaszowi, który go wydał, Piotrowi, który go zdradził. Zresztą wszyscy go opuścili. Ewangelia Marka mówi o tym doskonale. Wszyscy go zostawili. Został sam. Będziemy ten znak celebrować bardzo mocno, gdy ten stół zostanie ogołocony. Zostaje nagi. To jest ten znak, że Chrystus został sam, zostaje sam. My z tymi wszystkimi kocham Jezusa i tak dalej. Bardzo dobrze śpiewamy i mówimy i tak dalej, ale zobaczcie, na koniec, jeśli my nie mamy Jego serca, to zostawiamy Go samego. I On się na to godzi. On się na to godzi. Z miłości do mnie. Miłości do mnie. Dlaczego mi pokazuje? Bo zobaczcie, Jan, dzisiaj mamy w tych czytaniach najstarszy opis Eucharystii, ustanowienia u świętego Pawła z 57 roku, z pierwszego listu do Koryntian, słyszeliśmy. I najstarszy u Jana, 98 roku mniej więcej, 40 lat różnicy, którym nie jest opis dokładnie Eucharystii, ale umycie nóg. Dlaczego? Bo to jest napisane, w jakim duchu mamy sprawować Eucharystię. Co to znaczy sprawować Eucharystię? Co to znaczy to czyńcie na moją pamiątkę? To znaczy oddawać swoje życie dla drugiego. Bo Chrystus w Eucharystii oddał moje życie dla mnie. Oddał się całkowicie. Dysponuj mną jak chcesz. Bierzemy ciało Jego i niszczymy w naszych ustach. Bierzemy Jego krew i pijemy. I dzięki temu żyjemy. Bo kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie w sobie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I to życie dzisiaj Bóg, ta liturgia jest po to, żeby dokonać transfuzji życia. Po co myśmy tu przyszli? Żeby wyjść z martwychwstali. Każda liturgia, nie musimy czekać do Paschy, żeby nas wskrzesiła z martwych. Ma tę moc. Ma tę moc. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy zaproszeni, żeby czynić to na Jego pamiątkę, spożywając krew, śmierć i ciało, śmierć Jego głosić. Ale w jaki sposób głosimy śmierć? Że myśmy umarli dla naszego egoizmu, dla naszej zazdrości, dla naszych obraz, że mnie nie można tknąć, że mi nie można nic powiedzieć, że może gdy ci coś powie, to od razu wybuchasz. W jaki sposób? Że właśnie weźmiemy misę
weźmiemy wodę i uklękniemy przed mężem, przed żoną. Jeśli dzisiaj ksiądz będzie mył nogi, to wszystkim nam nie jest w stanie umyć, bo fizycznie niemożliwe, ale pozwólmy, żeby uknął duchowo przed nami. Bo żebyśmy nie byli jak Piotr, który mówi, nigdy mi na wieki mi nie umyjesz nóg. Jeśli ci nie umyję, nie będziesz miał udziału we mną. Potrzebujemy, żeby Chrystus umył nam nogi, bo to daje nam moc do tego, żebyśmy my umywali sobie nogi nawzajem. Potrzebujesz umyć nogi. I też możesz uknąć w sposób duchowy przed szefem w pracy, przed kimś, z kim masz jakąś zadrę, z kim jesteś niepojednany, żebyś nie wszedł w paschę ze świadomości, że komuś nie umyłeś nóg. Nawet w sposób duchowy. Że masz jakąś zadrę, bo to ci zamuruje dostęp do paschy. Zamuruje ci dostęp do wyjścia. Że ty zostaniesz zamknięty. Zobaczcie, jak w Starym Testamencie jest bardzo mocno podkreślane, że Mojżesz mówi do Izraelitów, uważajcie, nie dajcie się porwać nienawiści. Nienawiści, gdy patrzycie na waszych wrogów, na tych Egipcjan, którzy was zabijali, wasze dzieci, którzy was niszczyli, traktowali was jak psy w tych robotach i tak dalej. Nie dajcie się złapać w pułapkę niewoli nienawiści. Bo jeśli pozwolicie się złapać, będziecie jak mysz, która już jest uziemiona. Nie wyjdziecie z Egiptu. Dlatego prymas Wyszyński mówił, kto kocha, już zwyciężył. Kto nienawidzi, już przegrał. Pascha, dzisiejsza liturgia wyprowadza nas, daje nam moc Chrystusa do tego, żebyśmy weszli na tą autostradę do wolności, która jest ciało i krew Chrystusa, Jego miłość. Miłujcie się, On dzisiaj mówi do swoich uczniów, jak ja was umiłowałem. Po tej miłości inni poznają, że jesteście uczniami moimi. A jak nas umiłował? Gdyśmy byli wrogami. I dzisiaj potrzebujemy tego ducha, żeby się tak miłować, żeby sobie w takim duchu umywać nogi.
Zgromadzeni na Wieczerzy Pańskiej, przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Miłość jest największym przykazaniem. Módlmy się, aby papież Franciszek ukazywał nam prawdę, że Bóg jest naszym Ojcem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłość jest łaskawa. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby zawsze sprawowali najświętszą ofiarę z wielkim szacunkiem, ukazując wiernym głębię tej tajemnicy wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłość nigdy nie ustaje. Módlmy się o nowe powołania do życia kapłańskiego, aby ludowi Bożemu nigdy nie zabrakło pokarmu eucharystycznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłość jest powszechna. Módlmy się za wszystkich chorych, za samotnych, cierpiących, osoby z niepełnosprawnością, aby doświadczali pomocy bliźniego oraz cieszyli się szacunkiem i życzliwością wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłość to pamięć o zmarłych. Módlmy się za świętej pamięci Marię, za naszych bliskich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, aby otrzymali nagrodę wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłość jest wdzięcznością. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, zgromadzoną w naszej świątyni, przed telewizorami i ekranami komputerów, aby Pan dał nam wyobraźnię miłosierdzia i stałą skłonność do niesienia pomocy bliźnim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłość jest największym obowiązkiem i zadaniem. Módlmy się, abyśmy sami starali się wprowadzić w życie miłość Boga i bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj modlitw, które z ufnością do Ciebie zanosimy w ten uroczysty wieczór i umocnij nas wszystkich w wierze, nadziei i miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze, a nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Stanisławem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj Boże o Twoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiarę i oddanie Ci są znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga,
i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawłem, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga Ojca swojego, Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia, Panie. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominamy błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla, i ofiary naszego patriarcha Abrahama,
oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, Pana naszego, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Dzięki Ci, Panie.
wieczernik przychował swój zapraw dla wszystkich dotarł i zastawił stół. Pan wieczernik przygotował swój zapraw dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Każdy człowiek w domu pańskim swoje miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie, uczta pańska trwa. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb. Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak. Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim. Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Nakarmieni chlebem żywym, wznieśmy Panu pieśń. Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy poślani na dorocznej uczcie Twojego Syna zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W tym dniu, kiedy w sposób szczególny myślimy o sakramencie kapłaństwa, Eucharystii, chcieliśmy na ręce księdza rektora w imieniu Rady Duszpasterskiej złożyć podziękowania za wybór takiej szczególnej drogi powołania i życzyć dużo błogosławieństwa, dużo opieki Matki Bożej, miłości, błogosławieństwa na każdy dzień. Każdy kapłan z ludu ubrany jest dla ludu ustanawiany. Jesteśmy z was i dla was. Dziękujemy za to, że jesteście, za to, że też mamy komu posługiwać. Dziękujemy za waszą modlitwę, za wasze wsparcie i towarzyszenie, za przyjaźń, za to, że kształtujecie nas w drodze do tej świętości. Dziękuję. Kochani, rozpoczęliśmy dzisiaj święty czas Triduum Paschalnego. Za chwilę będzie komentarz i przeniesiemy ciało Pana na naszego Jezusa Chrystusa. To ciało konsekrowane przeniesiemy do ciemnicy. Jutro, najpierw dzisiaj chciałem jeszcze podziękować księdzu Zbyszkowi za to słowo, które powiedział do nas. Dziękuję też za tą wspólnotę modlitwy ojcu Marianowi, księdzu Zbyszkowi, też ojcu Andrzejowi i księdzu Grzegorzowi, który ufam, że nas ogląda. Przepraszam, Jackowi. I księdzu Grzegorzowi, który ufam, że nas ogląda. Jutro, Wielki Piątek, kochani, obowiązuje post ścisły, jakościowy i ilościowy. Zgromadzimy się o godzinie 15:00. Kto będzie mógł, jeżeli nie będziecie mogli tutaj, to w domach, proszę, pomódlcie się koronką do Bożego Miłosierdzia. Jutro rozpoczynamy pierwszy dzień nowenny przed Świętem Miłosierdzia o godzinie 15:00. O godzinie 17:15 będzie Droga Krzyżowa w naszym kościele. I o godzinie 18:00 rozpoczniemy liturgię Męki Pańskiej. Jutro będzie nam towarzyszył ksiądz Sebastian Dec, ten, który nas prowadził ostatnio przez ten czas rekolekcji. W sobotę o 11:00 będzie poświęcenie pokarmów. W piątek też jeszcze po schowaniu Jezusa do grobu będziemy śpiewać gorzkie żale, na które też was zapraszam. Może ktoś z waszych bliskich wraca jeszcze na święta do domu, nie był jeszcze u sakramentu pokuty, pojednania, to jutro po liturgii jeszcze będzie taka możliwość do godziny 22:00 skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W sobotę o 11:00 poświęcenie pokarmów i o godzinie 20:00 spotkamy się przed kościołem na Wigilii Paschalnej. Proszę bardzo, abyście przynieśli świece, abyśmy też w czasie liturgii odnowili nasze przyrzeczenia chrzcielne. Towarzyszy nam w tym roku swą oprawą liturgiczną, ze swoim śpiewem, zespół Dwie Drogi. Dziękujemy, że jesteście z nami, że będziecie pomagać nam dobrze przeżyć ten czas świętego Triduum, ale już teraz zapraszam was wszystkich, kochani,
właśnie na Niedzielę Miłosierdzia, jutro rozpoczynamy tę nowennę, aby wielbić Boga za Jego dobroć i miłosierdzie. Właśnie będzie koncert zespołu Dwie Drogi. Marku. Teraz kapłan przeniesie procesyjnie Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji. Będziemy mu towarzyszyć w modlitwie wspólnej i razem uczcimy Jezusa, naszego Pana. Pamiętajmy, że pamiątka Wielkiego Czwartku nie może napełniać nas smutkiem i przerażeniem, lecz radością i wdzięcznością. Trwajmy przy Chrystusie, który oczekuje i przygotowuje się na śmierć. Ale przede wszystkim oczekujmy Jego chwalebnego zmartwychwstania, które jest podstawą naszej wiary, pełnią naszej nadziei, a do którego prowadzi droga Bożej miłości. Sław języku tajemnicę ciała i najdroższej krwi, którą jako łask krynicę wylał w czasie ziemskich dni. Ten, co matkę miał dziewicę, Król narodów godzin czci. Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród, gdy po świecie na przestrony ziarno słowa rzucił w lud. Wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud. Noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których brać mi zwał, pełniąc wszystko jak należy, to przepis prawnych ciał, całą nadzieję powierzył i za pokarą swych dał. Darmo wzrok to widzieć chce.